zaszczyt przypadł na mnie mały, szanownych gości powitać, bo trzeba pięknie, bez wykrętów, pożegnać naszych absolwentów. Serdecznie witamy wszystkich na uroczystości pożegnania absolwentów naszego internatu. Żegnamy się dzisiaj z tegorocznymi absolwentami. To właśnie wam, drodzy koledzy, absolwenci, koleżanki i koledzy, chcemy poświęcić ten czas. Ostatni dzień w internacie, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w ramach tej placówki, którą każdy z was tworzył i sprawiał, że jest ona właśnie taka, a nie inna. Każdy z was zostawia tu kawałek siebie, swoje przyjaźnie i sympatie, marzenia i tęsknoty, radość sukcesów i gorycz porażek. Te przeżycia pamięta się długo i wraca do tych lat często. Czas jednak płynie, mijają lata, pojawiają się inni ludzie, inne te życia i nowe problemy, z którymi będzie trzeba się zmierzyć. Przed pożegnaniem przyjmijcie od nas ciasno spakowany koncentrat inteligentnego pomysłu i mądrości, wskazówki, sentencje i przesłania wypowiedziane przez sławnych ludzi i wielki. Rozpakujcie je w dalszej wędrówce i wykorzystujcie na różne sposoby tak, by stało się pomocą i życiowym budowaniem sprawy. Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze umieć z nich korzystać. Najczęściej jedynym sposobem, w jaki możemy odkryć to, co jest możliwe, jest poznanie tego, co jest niemożliwe. Innymi słowy, wypełniając błędy. Nie wystarczy iść, trzeba jeszcze iść we właściwym kierunku. Spotykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść, nie podnieść się. Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu, nigdy nic nie zrobił. Każde doświadczenie czegoś uczy. Kiedy przestajesz się uczyć, przestajesz żyć w pełni tego słowa znaczenia. Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie. Nie zalety ciała i majątek dają szczęście, lecz prawość charakteru i bogactwo umysłu. Wiedz, że jest taka zdolność, którą mamy wszyscy. Zdolność zmieniania się, stwórz koncepcję osoby, jaką chciałbyś być. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twojego życia. Wracaj do nich, ilekroć w tym życiu zaczyna się wszystko walić. Życie składa się z wielu drobnych monet, a kto je podnosi, jest zamożny. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Nie wierzyłam, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i rwista, że przejdę ten most. Spleciony z cienkiej i kruchej trzciny, powiązanej łykiem. Szłam lekko jak motyl i ciężko jak słoń. Szłam pewnie jak tancerz i chwiejnie jak słoń. Nie wierzyłam, że przejdę ten most. I gdy stoisz na drugim brzegu, nie wierzę, że przeszło. Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg. Przed wami nowe ścieżki życia, w których będziecie poznawać świat trochę inaczej, trochę dorośli. A może się nauczę rozumu i radości. I kiedyś znajdę klucze wszechwiedzy i mądrości. Jak od dobra w zawiłem życiu złe odgraniczyć. Wszak, gdy się urodziłam, nie umiałam trzech zliczyć. A dziś gwiazdy i słońca liczę na ciemnym niebie i liczę je bez końca, jak w perłach w niczebie. Zanurzam w drodze mlecznej ręce, jak w mące białej. Będzie z nich chleb bajeczny, mądrości doskonałej. A kiedy chleb tym zjemy, u tajemnicy bramy, radości zwariujemy i wreszcie świat poznamy. Wychodząc z założenia, że słuchanie co roku tych samych, choćby najładniejszych wierszy, może stać się nudne, postanowiliśmy zaprezentować program na wesoło. Drodzy absolwenci, mili goście, będzie nam niezwykle miło, jeśli uda nam się wywołać uśmiech na waszych twarzach. Dzień dobry. Przedstawiam państwu przedstawicielkę naszej gminy, panią Katopińską. Dzień dobry. Czy może się pani przedstawić? Nazywam się Pyra Katoplińska. Rzadkie nazwisko. Czy wie pani, skąd ono się wzięło? Nazwisko to nie wiem, ale jest z Kartofliska, no to może stąd. Jak to z Kartofliska? Pani chyba nie uczyła tego nowego przedmiotu wychowanie seksualne. Panie, na seksie to ja się chyba znam stary i zmajstrowa 7 dzieci. A Kartofliska, bo moja matka i ojciec przypodobali się sobie na wodzie z kartoflami. Okazuje się, że teoria o bocianach nie jest jedyną. Widzę, że w koszu ma pani jakieś urządzenie. To jest przedwojenny kombajn ziemniaczany, a nie lepszy od dzisiejszy. Nie brać paliwa, no nie, ekologiczny
bo się nie psuje i nie zatruwa mi deszczu. A jaka jest pani wydajność? No chyba nie zajmą 7 dzieci. Ale ja pytam o wydajność z hektara. To zależy od rodzaju. To, co mam w koszyku, to zebrałam z hektara. To niezbyt dużo. Może i niezbyt dużo, ale lepiej od mojego sąsiada, bo nic nie wykopał. Zapomniał sypać kartofle do sadzarki. Jak widać, wydajność w naszej gminie jest różna w zależności od zawartości alkoholu we krwi. Co pan się uczepił w tej wydajności? Teraz wydajność musi być wysoka w szkole, bo forze im dają na dzieciaka, a w rolnictwie to najlepiej jak chłopu się nie urodzi. A kto to pani powiedział? Gada w telewizorze tym, co się tak stale uśmiechał. On gadał, że jak będzie u nas dużo ziemniaków, to nas nie przegonią z Unii. A może te chłopy z Unii nie lubią kartofli i chcą ją do nas sprzedać? Panie Pyro, widzę w koszyku również jakąś tabliczkę. To jest nazwa partii, którą założyłam. Nie wiem jeszcze jak ją nazwać, no bo może być Polska Partia Ziemniaczana. Albo Po co Polsce Zachód? A ile liczy ta partia członków? Na razie to ja jedna, no ale może po tym święcie pieczonego ziemniaka wyjdzie między. Jeszcze coś widzę z tym koszyku. To jest po niemiecki komputer. Ja teraz muszę być księgowo. Teraz będzie taki podatek, że chłop będzie mógł sobie odjąć 3%, ale nie będzie wiedział, jak to zrobić. Powie pani nam na koniec, czego można życzyć pani w dniu tego święta? Ja to bym sobie życzyła tak. Po pierwsze, że polskie chłopy nie musiały być w tej Europie, bo po co, jak my w Europie jesteśmy już 1000 lat? Po drugie, żeby ten pan w telewizorze tak się mocno nie uśmiechał i tyle nie obiecywał. I po trzecie, żeby znów zabrali ten podatek, bo ja nie umiem go liczyć, a wtedy mój chłop zatrudni sobie sekretarkę. Dziękuję pani za tak wyczerpujący wywiad. Kto tam? To ja, kochanie. O mój kurczę. Kasiu, jak ty pięknie wyglądasz. Tak, wydawało mi się, że wygląda tak jakoś głupio. Czemu? Kochanie, co ty robisz? Jak to co? Ser topiony. Przecież topiony lubisz najbardziej. A mogłabyś jeszcze podać mi coś do picia? Może być mleko? Nie lubię mleka. A tak w ogóle to czemu nie kupujesz orężady w proszku? A jak niby mam dać pół butelki wody do tak małej torebki? Wiesz, byłam dzisiaj na spacerze w parku z Anią. I co robiłyście? Rzucałyśmy zegarki do wody. Po co? Jak to po co? Chciałyśmy zobaczyć, jak czas płynie. To takie filozoficzne zagadnienie. Tego nie zrozumiesz. Carpe diem, pan parej. I co jeszcze robiłyście? Potem stałyśmy godzinę pod drzewem. Po co? Jak to po co? Czekałyśmy na autograf od Kory. Co jeszcze robiłyście? Potem gryzłyśmy ziemię. Dlaczego? Oj, Tomuś, ty nic nie oglądasz, nic nie wiesz. Przecież grunt to zdrowie. Kochanie, co ty robisz? Jak to co? Przecież jestem na diecie. A coś przecież jeść muszę. No to czemu liczysz zegarki? No, przecież coś jeść muszę, a tik-tak ma tylko 2 kalorie. Ojejciu, jejciu. Kochanie, wiesz, że w tym trzęsieniu ziemi zginęło 100 osób? Wyobrażasz to sobie? 100 osób. To straszne. Na stary to będzie milion. Kochanie, co ty robisz? Jak to co? Szukam wejścia do internetu. Nie, to pokażę. Tomuś, kochanie, jakiś facet pisze, że chętnie mnie pozna w realu. Ani mi się was z nim spotkać, ani rozmawiać. Kochanie, a gdzie ja miałabym się z nim spotkać? Przecież u nas nie ma Reala, jest tylko Biedronka. To trzy. Dzień dobry. Dzień do państwa. Dziękuję bardzo. Widzę ja. To wezwanie na komendę? Za obrazy policjanta? Co ty najlepszego narobiłaś? No nic.
Jechałyśmy sobie z Anką. Patrzę w usterka, a ta policja. Dodałam gazu, a oni za nami. Zatrzymali nas na moście, otworzyłam okno. Policjant do mnie mówi, dowody proszę. A ja na to, baranie, przecież w listopadzie kąpać się nie będę. Jaka piękna dziś pogoda. O, oj tak, tak. Jak wracałem dzisiaj z Markiem z pracy, towarzyszyła nam piękna aura. Jak aura? Kim ona jest? Gdzie ją poznałeś? Kochanie, piękna aura jest to... To ja tu na ciebie czekam z kolacją. Ja taka julialna jestem wobec wywiady, co? Chyba lojalna. Przecież tak powiedziałam. Dobrze, dobrze, kochanie, już się nie zgłoś na mnie. Najlepiej będzie, jak będziemy już spać. Kochanie, czemu na szafce stoją dwie szklanki wody? Jedna jest pełna, druga jest pusta. No nie wiem, czy mi się będzie chciało pić, czy nie. Zbliżając się do końca naszej uroczystości, żegnamy Was, drodzy przyjaciele, i ofiarujemy Wam pakiet szczerych życzeń, które oby się spełniły. Życzymy Wam prawdziwej radości, której nie daje ani wygoda, ani bogactwo, ani ludzka pochwała. Daje ją zrobienie czegoś wartościowego. Życzymy Wam, abyście nie zatracili przyjaźni między sobą, gdyż przyjaźń podwaja radość, a o połowę zmniejsza przykrość. Życzymy Wam takiej pracy, która sprawi radość i pozwoli żyć dostatnio. Życzymy Wam spotkań z takimi ludźmi, którzy będą Was kochać, którzy w chwilach trudnych dodadzą Wam odwagi, którzy Was pocieszą, gdy przyjdzie na Was godzina smutku i rozstania. Życzymy Wam, byście mogli codziennie czytać dobry wiersz, wysłuchać chociażby jednej piosenki, zobaczyć wyśmienity obraz i gdyby to było możliwe, powiedzieć kilka rozsądnych słów. Życzymy, by uczucie lęku było bezpodstawne, a nadzieje i oczekiwania spełnione. Życzymy, by każdy z Was w nowym środowisku spotkał oddaną bratnią duszę, by zawarta przyjaźń okazała się szczerą i wierną przyjaźnią. Życzymy, by słoneczne opieko Was złoto, by wiatry żywiczne objawy, by wakacyjne przygody i przeżycia ułożyły się w letni, pastelowy pejzaż radości i szczęścia. Wszystkiego najlepszego. Nadeszła bardzo ważna chwila. Myślę, że dla nas wszystkich zgromadzonych, szczególnie dla Was, drodzy absolwenci, moje kochane dwie dzieci, bo jednak razem tutaj przyglądając się Wam, przeżyliśmy 3, nawet 4 lata. Myślę, że to był dobry czas, tak jak hasło mówi, dużo wiele pięknych wspomnień zachować w swojej pamięci, a przede wszystkim apeluję i liczę, że no to nie będzie nasze ostatnie takie spotkanie, bo tak jak poprzedni Wasi rówieśnicy wracają do nas, odwiedzają nas i myślę, że Wy też znajdziecie ten czas, żeby do nas wrócić i się z nami spotkać. Tradycyjnie na zakończenie wszyscy absolwenci otrzymują dyplom mieszkańca internatu, także chciałabym w tej chwili wręczyć wszystkim Wam dyplom mieszkańca internatu łącznie z dyplomisami, które no, chciałabym i życzę sobie i mam nadzieję, że przyniosą szczęście na wielkim egzaminie, który jest przed Wami, na egzaminie maturalnym. Kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, maturzystów, jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Jest to chwila smutna dla nas wszystkich. Rozstajemy się po 3, 4 spędzonych wspólnie latach. Latach bogatych w radości i smutku. Jestem przekonana, że prawie każdy z nas pamięta dzień, kiedy po raz pierwszy przekroczył próg internatu. W drzwiach serdecznym uśmiechem witała nas pani kierownik. Od pierwszych chwil spędzonych tu można było odczuć niepowtarzalną atmosferę. Wszyscy tu są dla siebie życzliwi i skąd do pomocy. Nie biorąc oczywiście pod uwagę wyjątków, bez których świat byłby nudny. Zdobywaliśmy tutaj właściwą wiedzę. Stawialiśmy czoła przeciwnościom losu.
Wynieśliśmy nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także wiele doświadczeń, wspomnień, wspaniałych chwil. I choć czas spędzony tutaj stał się epizodem w grubym tonie naszego życia, był to epizod owocujący doświadczenie, które pomogli nam zdobyć nasi opiekunowie. To właśnie Państwo wykazaliście wielką życzliwością i cierpliwością, wprowadzając atmosferę bezpieczeństwa. Wiemy, że nie zawsze potrafiliśmy wyrazić naszą wdzięczność, bywaliśmy oporni, nie zawsze docenialiśmy Wasze poświęcenie i oddanie, za co przepraszamy. Dziękuję także Wam, koleżanki i koledzy, za każdą miło spędzoną chwilę oraz zrozumienie w chwilach słabości. W murach internatu przeżywaliśmy wiele radości i smutków. Byliśmy jednak jedną wielką rodziną. Dziękujemy za wspólne występy, wyjazdy, wycieczki. Myślę, że często kierowaliśmy się myślą Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jesteśmy cząstką zespołu. Z niego płynie nasza siła. Nasza podróż dobiega końca. Opuszczamy internackie mury, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy z sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci, o tym wszystkim, co tu usłyszałem, śmiem twierdzić, że internat to nie drugi dom, ale pierwszy. Widać to po Waszym zachowaniu i po tym, że tak bardzo przeżywacie to rozstanie. W każdym bądź razie mamy rok 2012 i ja tak zauważyłem, że społeczność internacka to liczy 1/12 społeczności całego zespołu, a w ogóle to was jest 12 dzisiaj. A ponieważ śmiałym szczęście sprzyja, ja chciałbym, żebyście dziś poczuli się jak ta wspaniała 12 i chociaż byli tak odważni w życiu, jak wasz tutaj balet internacki. No ja jestem pełen podziwu. Składam im serdeczne gratulacje. Poza tym, kochani, odlatujecie, jak to widać. I to jest fakt niepodzielny. Ale lądujcie lepiej niż kapitan Wrona. Czego wam z serca życzę. Drodzy absolwenci, mieszkańcy internatu, wszyscy tu zgromadzeni. A cóż mi tutaj w tym momencie przychodzi do myśli, co ja mam powiedzieć? No, powiedzieć jedno. Gratuluję pani kierownik, gratuluję wychowawcom, którzy taką piękną atmosferę stworzyli w internacie, że od tej chwili, czy te 3 lata wstecz, gdybyśmy wrócili, czy 4 lata wstecz, i gdy ci młodzi absolwenci przyszli pierwszy raz, tak jak absolwentka czytała, pani kierownik z uśmiechem witała, no możemy powiedzieć, że te małe dzieci wyrosły na dorosłe osoby, na dojrzałe, które za moment staną na egzaminie maturalnym, a przed wami cały świat stoi otworem. I mogę tylko dołączyć do słów dyrektora. Wysoko lećcie, odpowiednio startować i odpowiednio lądować, żebyście znaleźli dla siebie miejsce w życiu i żebyście nie zaprzestali tej nauki na szkole ponadgimnazjalnej, tylko rozpoczęli karierę właśnie na studiach i później w życiu dorosłym. Czego serdecznie Wam życzę. W imieniu własnym, w imieniu pana starosty Jana Laskowskiego, tak żebyście osiągnęli swoje cele, wymarzone uczelnie, wszystko co najlepsze. No i jedno słowo do artystów, bo zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem. Artyści nasi rosną, widzę, że i uśmiech, i dowcip na co dzień, także gratuluję i do miłego zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
Drodzy maturzyści, spędzony czas w internacie pozwolił na zaopatrzenie się w bagaż doświadczeń, którym wkroczycie w kolejny etap swojej życiowej wyprawy. Życzymy Wam z całego serca pomyślnie zdanej matury i dostania się na wymarzone studia, aby spełniły się wszystkie Wasze marzenia, a także by dokonywane przez Was codzienne wybory w przyszłości zaowocowały sukcesem. Najpełniej nasze życzenia oddadzą słowa Jana Pawła II zawarte w liście do młodzieży całego świata. Jakże gorąco Wam życzę, każdemu z Was i każdej, ażeby młodość wyposażyła Was w mocny zrąb zdrowych zasad, ażeby sumienie Wasze już w tych młodzieńczych latach osiągnęło swą dojrzałość, przejrzystość, która pozwoli Wam zawsze w życiu pozostać człowiekiem sumienia, człowiekiem zasad, człowiekiem, który budzi zaufanie, który jest wiarygodny. Życzymy Wam, aby podróż w dorosłe życie była ciekawa, pełna przygód i doświadczeń, sukcesów, po prostu szczęśliwa, powodzenia, z poważeniem kierownik internatu, wychowawcy i wychowankowie internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.